20 czerwiec, rok 2024, czyli wigilia pierwszego dnia lata. Szybki spacer po ogrodzie, godzina 4:20 po południu. Tutaj sobie testuję rozprowadzanie pasywne wody, bo po prostu ta szklarnia to jest dla mnie utrapienie. Jeżeli ja mam tam chodzić z konewką i podlewać, i muszę coś mądrego wymyślić, żeby właśnie ją nawadniać. Także będę sobie spuszczał po prostu wodę tutaj ze zbiorników bezpośrednio do szklarni, zwłaszcza ze zbiorników, które są z tyłu, ale o tym zaraz. Tutaj proszę, jakaś przypadkowa śliwa, jakaś ałycza będzie sobie rosła. Nie ałycza, śliwa wiśniowa. Poza ogórkami same kwiaty. Ja się cały czas zastanawiam, czy po prostu tutaj tego ogrodu nie przerobić na rozszerzenie ogrodu leśnego. Może nie robić go tak gęstym, że po prostu mieć jakieś mikropoletko albo pojemniki gdzie ustawić, ale naprawdę mocno się skłaniam ku temu, żeby tutaj postawić jakieś fajne stelaże, jakieś ładne róże po tym puścić, drzewa, krzewy powsadzać, zioła, no i chwaściory dla po prostu kur. Bo tutaj kury w tym roku, to czuję, to będzie bardzo ważna kolejna rozkmina. Tutaj z tyłu ku słońcu się wyciąga jeżyna bezkolcowa. Zobaczycie, jak wygląda matka tej właśnie roślinki, którą przed chwilą pokazałem. No mniejsza. Idziemy zajrzeć do tego pięknego, ciepłego miejsca i zobaczyć, co to znaczy darmowe ciśnienie. Ten Mauser jest stosunkowo nisko, także nie ma tutaj zbyt dużej różnicy wysokości. Wspaniała lekcja dla dzieci, mogąc z fizyki sobie troszeczkę o naczyniach połączonych, ciśnieniu się dowiedzieć. W każdym razie woda sobie leci za darmo. W porównaniu do tego, co byśmy osiągnęli, podłączając naszą wodę po prostu wodociągową, no byśmy mogli porobić sobie dziury, jakbyśmy chcieli w takiej folii. W każdym razie tutaj sobie wolno, wolno się nalewa. Bo teraz, jak już kończy się rok szkolny, to wielkie misje po prostu w ogrodzie ruszą dalej. Miałem pod koniec roku, przy okazji długich weekendów, taką właśnie zrywkę, dużo zrobiłem. Także zobaczymy, co dalej w planie. Wchodzimy do ogrodu leśnego. Proszę bardzo, tak odbiła winorośl po ostatnich przymrozkach dolnośląskich. Generalnie mnóstwo pędów faktycznie jest suchych, no ale to się po prostu obetnie. A pod spodem chowają się, proszę, kwiaty. Także jakieś tam owoce będą. Smutno mi oczywiście dla sadowników, no ale jest to jakaś forma lekcji też, żeby nie wkładać wszystkich jajków do jednego kosza. W każdym razie co? Na przykład czereśnia, która co roku multum owoców dawała, w tym roku nie miała ani jednego przez te przymrozki. Trzy jabłonie, główne jakieś tutaj napędy owocowe, mają kilka pojedynczych jabłek, ale też niewiele, także bardzo zdruzgotały te przymrozki. No ale gdzie tutaj jest to ujęcie? O, proszę. Truskaweczki. No ale... gdzieś tu. O, proszę. Agresty się schowały. No dlaczego to pokazuję? Gdzieś tam zawsze te owoce będą. Trzeba dywersyfikować tą naszą uprawę. Cieszyć się kwiatami. Cieszyć się porzeczkami, których kury, muszę przyznać, że sporo zjadły. No i cieszyć się tą nadchodzącą jeżyną bezkolcową. Jakie to jest bydle ta roślina, to jestem w szoku. Bardzo fajne, słodkie, kwaśne owoce.
No i jest ich naprawdę mnóstwo. To jest tylko jedna strona tej rośliny. Fantastyczne, na tunel tajemny. Dla dzieciaków też jakaś zabawa. Z tyłu morwa, która daje pyszne owoce. I te wszystkie owoce zmarzły. Smuteczek. No ale liście puściła roślina. Drzewo oczywiście żyje. Ale co ciekawe, może znajdę. Też trochę kwiatów wypuściła. Taki drugi rzut. O, tutaj na przykład. I jakąś ostrość byśmy mogli złapać. No możecie mi wierzyć na słowo, że tutaj na pierwszym planie próbuję kwiat złapać. Także jakieś owoce będą. Wow. Strasznie przepraszam was za ten fokus. Ale tutaj po prostu tyle jakichś płaszczyzn jest, tyle rzeczy się dzieje. We wszystkich kierunkach światło się rozchodzi, no i telefon wariuje. Mniejsza. Tutaj dzieją się duże rzeczy. Także mam pierwsze kurczęta. Mam wytrwałą jakąś kwokę, która siedziała ze 2 miesiące. Ja wszystkie dzieci jej zabierałem, dawałem jednej mamie tam w zamknięciu. Po czym dzisiaj wyszła po prostu z kurnika z dwójką małych, białym i czarnym. I po prostu stwierdziłem, że ona zostaje. 4 jajka wyrzuciłem. Nie wiem, ile było zalężonych. Nie słyszałem nic w środku, także mogły być to zbuki. No i zobaczę, jak one się wychowają, chodząc sobie luźno z matką. Z kolei pokaż, jak bronisz dzieci. O ty! Pokaż, jak bronisz dzieci. Pięknie. Tutaj taką wojlerę na szybko skręciłem. Matka oczywiście chce uciec, a to jest na uwięzi. No ale jeszcze nie chcę, żeby te wszystkie kurczaczki małe, które są w środku, się rozchodziły. Ile was jest? Nie wiem. 15? 18? Zobaczymy. Dobra. W każdym razie owce się teraz rozchodzi. Myślę, żeby powiększyć ten ogród leśny, żeby po prostu więcej tych kur mogło sobie tutaj być. Więcej mieć jajek, mieć potencjał mięsny, mieć potencjał na fajne pierze i naprawdę niwelować sobie ilość roboty. Widzicie, one sobie siedzą na tym głębokim kompoście. On już tam fajnie przepracował, jest go cały czas aż tyle. To jest kompost, który powstaje tylko i wyłącznie z tej ściółki, na której one sobie tutaj chodzą. Rozdziubują wszystko. Słomę niestety muszę kupować. Nie jestem w stanie wyprodukować takiej materii organicznej. W takiej ilości, znaczy się. No ale... mniejsza. Paliwo też muszę kupować, albo prąd. I co? I te kurki sobie po prostu przerabiają ten kompost. Fantastyczna ściółeczka z tego jest. Tutaj proszę, robaczki odbierają wodę z kurnika. Przepuszczają tą wodę przez wszystkie swoje nieczystości, przez tą fajną ziemię, która jest w środku. No i zbieranie jest naturalnego nawozu. I tak po prostu myślę o tym, że te kury to trzeba tylko i wyłącznie luzem puszczać. Może nie zawsze, ale jak mają taki teren, one sobie tutaj chodzą, czasem na noc nie wracają w ogóle, bo im się spodobało w jakimś innym miejscu. A może nie umiały wrócić, bo głupie. Jeść te darmowe multivitaminy jajeczne. Dobra, w każdym razie woda do szklarni. Myślę teraz na wakacjach, że będę w końcu gotowy, żeby przebudować ten Mauser, osłonę jego, ponieważ to tylko prowizorka. Dopiero drugą wersję buduję, ostateczną. Tutaj połowę tego dachu zaopatrzyć w ten Mauser. Mauser, połowę dachu. Przelew. Schowana jest tutaj rura. Przelew z tego Mausera zrobić. Zakopany. I rozprowadzenie dookoła tutaj tej kurnikowej ściany. Pod maliny, pod jakieś inne rośliny. W każdym razie tam przekierować ten przelew.
tutaj zrobić porządną pergolę, tak jak pod winorośl. I tą pergolę połączyć tutaj z obudowaniem nowym oczywiście, tego Mausera. Połączyć tutaj z patencikiem, że mogę sobie otworzyć kurnik i zamknąć go na taką szerokość. Tutaj będzie właśnie dalsza część tej pergoli. Obecnie jakaś tymczasowa siatka mi służy za tą funkcję. I dzięki temu mogę kury puścić na całą szerokość ogrodu, tam do tyłu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na przykład bardzo dużo kur by się wykluło. Może byłaby jakaś straszna sytuacja, że musiałbym hodować więcej tych zwierząt. Widzimy, co się dzieje na świecie, co się dzieje na wschodzie. No, nie wiem. Taka w każdym razie myśl. Kiedy tutaj powstanie ta ładna pergola, to zabudować ją właśnie z tą framugą i stworzyć... I stworzyć piękny, taki duży baldachim jakiś, może porządny drewniany stelaż. Oczywiście dzieciaki mogą się po nim bawić, także zapraszam. A na ten stelaż dostać się, opa, drabiną. Na punkt widokowy można i sobie siedzieć.